No nie mogę. Waldek! Nie ostrzy mi dwójka, nie ostrzy mi dwójka. Czekaj, wziął tu kamerę, wiesz, i machał, nie? Cześć, ja jestem Paweł i znowu będzie o Eurowizji. Miałem już nic nie nagrywać w tym temacie, ale poczytałem sobie trochę waszych komentarzy, których miało być 3 lub 4, a sprawiliście mi ogromną niespodziankę i jest ich już ponad 250. Więc jak mógłbym wam odmówić? Zaczynamy. Jan, piosenka Gladiator, kompozytor. Jan Rozmanowski, autor tekstu Jan Rozmanowski. The party, say hi to everybody. Paid for by martini, but they sippin' on Bacardi. But he's more than just a flash, we can sell it for success. What's your price, what's your address? We can finish on my place. Ever been to Bali? Zanim przejdziemy do tych falsetów, słychać troszeczkę tremę, że jeszcze ten głos jest troszeczkę rozadrgany, ale bardziej mi się nie podoba to, że coś w ogóle z realizacją tu jest nie tak, nie? Co nie jest zresztą zaskoczeniem. I żeby być uczciwym, to powiem, ja już ten występ widziałem i ja już ten występ słyszałem. To nie jest tak, że ja robię jakąś blind reaction. To jest bardziej komentarz do tego występu, gdzie po prostu staram się wgryźć w niego tak technicznie. I ja się już troszeczkę w niego wgryzłem i opowiem wam po prostu moje odczucia. Jedźmy dalej. Te falsetiki też jeszcze takie troszkę rozodgane, nie? Ale bez dramatu. Jak na takie wygibasy, to se poradził z tymi falsetami tutaj. Tu ta choreografia mi się bardzo podoba. Ten naturalnie się czuje w czymś takim, to naprawdę gratuluję. Nie każdy to potrafi. I nie każdy się może tego nauczyć. Tutaj ten moment, nie? Welcome to the party, I know it's kind of funny. Wiele osób widziałem, że się przyczepia do tego momentu, że co to jest w ogóle? Tam wręcz sobie timestampy przesyłali, że o, tutaj beznadzieja, co to w ogóle jest? Że to przez to tańczenie. Pewnie trochę przez to tańczenie, tak, ale mi się wydaje, że to taki środek, wyraz artystyczny miał być. Bo on rzeczywiście w tekście śpiewa Welcome to the party, I know it's kind of funny. On się chciał tak troszeczkę zaśmiać. I ja to tak odczytałem. Nie jest to idealnie wykonane, pewnie, ale nie przeszkadza mi to. To są też live'y, to też trzeba pamiętać. To jest koncert. Na scenie mają być emocje. Ma być wpierdziel, albo zależy jaka piosenka, no ale w tej piosence ma być wpierdziel. I jest wpierdziel. Mają być emocje? Są emocje. Jest troszkę gry aktorskiej? Jest. Moim zdaniem wszystko się zgadza. Owszem, zaznaczam, to nie jest idealny występ. Ale jak ci artysta sprzedaje piosenkę w pewien sposób i ty nie czujesz, że tam jest jakaś ściema, no dodatek jest utalentowany wokalnie, tak? Ma instrument, którym potrafi zagrać, to nawet jak tam lekko coś sfałszuje czy coś, to są rzeczy drugoplanowe. Bo tu się broni kompozycja, tu się frontman broni tak zwany, tu się wszystko broni. Nawet pomimo tych małych potknięć, nie? Your personality, just play along, be nice and no, you won't get far being on your own. They've all been dying for a little drama, the favorite stars getting out of coma, to feel the news with 90s nostalgia, will take more than just a pretty face to dump that, give it to you, leave you wanting more, addictions, attention, let's start a show. Show us something we ain't never seen before. Smash your competition, baby. Show us. To jest mega, to jest taki cios. Super, to jest moment w piosence, gdzie pojawiły się ciareczki. Mimo tego, że właśnie tu realizacja w tym momencie troszeczkę utyka, nie? Że nie wypłaszczyło mu troszeczkę tego sygnału, że wręcz tam gdzieś to zakrawa o przestery, jak on śpiewa tutaj, nie? Show us something we ain't never seen before. Smash your competition, baby. Show us some.
I też nie wyszło mu to idealnie, tak jakby to pewnie mu czasami wychodziło, nie? Ale jak się odkręca gejnik na paszczy, jak się odkręca overdrive'ik, to nie zawsze to wejdzie. On jest jeszcze młody. Ja myślę, że on... Ja pamiętam, jak ja byłem w jego wieku, to mi takie rzeczy... A starałem się bardzo mocno, żeby mi wchodziły właśnie takie przesterowane zaśpiewy. Rzadko mi wchodziły tak, jakbym chciał, żeby mi wchodziły. Dobrze jest się tego nauczyć trochę technicznie, bo można sobie zrobić krzywdę tak po prostu krzycząc, nie? Widziałem właśnie takie zarzuty niektórych trenerów wokalnych, którzy tutaj mieli do niego właśnie zastrzeżenia, że tak się nie śpiewa, że sobie można zrobić krzywdę, że to jest niezdrowe. Może jest trochę to niezdrowe, ale wiecie co, no jak ktoś wychodzi na scenę i wyżyguje się emocjonalnie, wydobywa te swoje emocje, czasami tak trzeba. Jak masz troszkę punka w sobie, no to jest muzyka, to jest, ja wiem, że powiem to teraz w cudzysłowie, ale to jest rock and roll. To jest rock and roll to, co ten chłopak robi. A w rock and rollu nie kalkuluje się, o, nie mogę tak śpiewać, bo popsuję sobie struny głosowe albo coś tam. Nie. On oczywiście, jak ma trasę koncertową, będzie musiał o ten aparat dbać. Ale są takie momenty w piosence, w których trzeba dać z siebie wszystko. I on daje z siebie wszystko. I to mi się bardzo podoba. Mask will never take it off for it to wear it if it's not true. Whatever you tell yourself, it's not true. Power's what I'm... Tu trochę kartoferki w buzi. Nie wiem, o czym on śpiewa tutaj, naprawdę próbowałem się wsłuchać w to kilka razy. Tak jak też niektórzy mają takie zarzuty a propos jego tutaj akcentu w tym występie. I ja też to słyszę, jest troszkę słowiański ten akcent. Nie wiem dlaczego, bo ja słyszałem jego inne piosenki i uważam, że on ma fajny akcent taki śpiewany angielski. Nie jest to coś, co mnie tam strasznie odrzuca, ale chciałbym zaznaczyć, że ten występ nie był idealny, bo nie chcę, żebyście pomyśleli, że ja jestem jakimś fanem tutaj Jana. Ja nie jestem fanem ani Jana, ani Blanki. Znaczy, Jana fanem mogę się stać, bo zaciekawił mnie ten chłopak. Tak, ten występ nie był idealny. I mam to w dupie. Całościowo, pomimo tego, że miał wiele potknięć i realizacja też mu nie pomogła, to ten występ był bardzo dobry, bo mnie kupił, bo ja prawie za każdym razem, jak tego słucham, to mam w dwóch momentach ciarki. Co mi się bardzo rzadko zdarza, zwłaszcza przy polskich artystach. Nie ujmując polskim artystom. Ja po prostu nie słucham za bardzo polskich artystów. Bo jak się dowiedziałem z komentarzy, znaczy z jednego komentarza na szczęście, jak w poprzednim filmie się wypowiadałem ten kraj w tym kraju, a nie w Polsce, Polska, to się dowiedziałem, że powinienem wracać ze swoimi ziomkami do Tel Awiwu. A ja powiem inaczej. A skąd, ziomeczku, wiesz, że ja nie nagrywam tego z Tel Awiwu? Shalom. A wracając do Jana. Ten moment, to co ten chłopak robi tutaj, performance'owo, i to co zrobili też panowie operatorzy i ci, którzy montowali to na żywo, panowie, tak się to robi, tak się to robi. Rozmycie, rozedrganie kamery, niepokój, ta poza jego jest przecież tak niepokojąca, tak nienaturalna. Ten moment, no kurde. Super. Także panowie od obrazu, czyli były próby kamerowe, ewidentnie były, bo panowie operatorzy wiedzieli, co mają robić, wiedzieli, jak za nim chodzić, wiedzieli, gdzie go łapać na kadrach. Tu panowie zrobili bardzo fajną robotę. To, ta kamera, to jest... Chyba, że im to wyszło niechcący, nie, że... Kurwa, nie mogę... Waldek! Nie ostrzy mi dwójka, nie ostrzy mi dwójka, czekaj. Wziął tą kamerę, wiesz, i machał, nie? Może tak było, ale nie, no nie sądzę. Wydaje mi się, że to było przemyślane działanie i bardzo fajnie to wyszło. Troszkę czarnego tam usłyszałem. Święć czarnego. Ale nawet to, że usłyszałem tutaj ćwierć czarnego w tym falsecie jednym, takie delikatne potknięcie przy wjeździe na dźwięk, nie przeszkadza mi to. W ogóle ja chciałem powiedzieć, że wszystkie te rzeczy, o których... Nawet ta realizacja tutaj, czyli ten kompresor i ten limiter, który moim zdaniem nie zadziałał tak, jak powinien zadziałać, mi to nie przeszkadza. Uważam, że gościu po prostu wyszedł tam na tą scenę i ją rozpierdolił.
więc nie rozumiem, co tam jurorzy pili za herbatę. I ja wiem, że to może być totalnie ich, nie ich stylistyka. Ale szkórka wodna, jakie kryterium wzięło pod uwagę jury, że to się skończyło tak, jak się skończyło? A z drugiej strony, ja się o tego chłopaka nie martwię. On sobie poradzi bardzo dobrze bez tej całej Eurowizji. I zakończmy na ten temat. Aha, jeszcze jedna rzecz. Bardzo mi się Jan kojarzy z wokalistą z Silverchaira, Danielem Jonesem. Być może też przez to trochę mam do niego sentyment, jak na niego patrzę. To by było na tyle. Gasną mi światła, więc będę kończył. Ja jestem Paweł. Mówiłem do was z mojego dużego pokoju. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.